Siema, witam na kanale, z tej strony Voicy, a to jest kolejne spotkanie z grą Warcraft and Resources Soviet Republic. No i moi drodzy, ostatnio otworzyły nam się tutaj dwa nowe biura budowy, które się już wybudowały, no i one już nam pięknie działają. Zobaczcie, to właściwie opustoszało. To też nie jest wcale pełne, wszystkie spychacze gdzieś pracują, nie wiem one gdzie one pracują. Aha, one tu pracują, tak? No dobra, okej. Oczywiście fajnie jest, że te spychacze gdzieś tam sobie pojechały i gdzieś tam pracują, bardzo mnie to cieszy. Te autobusy też jak widać już jeżdżą gdzieś tam, chociaż akurat to nie był ten, ale my tu mamy podobne. One sobie jeżdżą akurat gdzieś jakoś tutaj na przykład, zabierają tych ludzi, no i ich przewożą na te budowy, więc ja mam nadzieję, że rzeczywiście te budowy mają teraz szansę przyspieszyć, a nie dalej będzie to tak samo wyglądało. Tylko co z tego, że my tu przywozimy dodatkowych ludzi, jak oni dalej nie chcą tutaj... tego asfaltu dowieść, no czy wy jesteście jacyś, ja nie wiem, no przecież ten asfalt tutaj macie dowieść, no macie już tyle tych, też chyba nie jest problemem wziąć ten asfalt stąd i go po prostu dowieść, nie? No chyba, że to jest jakiś problem, no to wtedy okej, no ale... ale według mnie to raczej nie jest problem, tylko jakieś, nie wiem, co, tutaj też są, widzę, jakieś korki nadal, no ale te korki tutaj, no, wiecie, no gdzieś muszą być korki, żeby gdzieś się dało płynnie jechać, no i tyle. Stąd wszyscy mają wyjeżdżać płynnie, te korki też nie bez przesady, nie są aż takie duże. Docelowo mówię, gdzieś tam jeszcze będzie jakiś jeden most, to będzie lepiej, tak? Okej, dobra, sprawdźmy sobie jeszcze z tymi badaniami. To się robi. To się przepadało już chyba wcześniej, więc teraz jakoś, nie wiem, wizę turystyczną, dobra, nie będą kraje radzieckie, to tam nieważne. Ten wskaźnik urodzeń się też przebadał bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Na co narzekają jeszcze teraz? Na to trochę na więzienie, na brak leczenia w szpitalu. Czyżby szpitale miały problemy? Jak jest pozbawiony wody pitnej? Jak jest pozbawiony wody pitnej? O nie, 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 tak to jest niemożliwe, żeby były pozbawione wody pitnej w tym momencie. Czy tu jest produkcja, przepraszam? No tu jest produkcja, więc dalej jesteście pozbawieni wody pitnej według was? No nie powinno tak być. Nie, dobra, to chyba było chwilowe, bo to jest, to działa, tak. Więc nie powinniście narzekać, macie tutaj tyle, że te karetki na spokojnie mogą podjechać, a one obsługują właściwie całą tę część, plus tę strefę fabryczną też w dosyć dużej mierze ją obsługują, więc bez przesady. No i co nowe osiedle, mam nadzieję, że docelowo też jak już będzie taka potrzeba, to będą je obsługiwać, no i tyle. Mam nadzieję, że to tak fajnie właśnie będzie działać. Czy z tą drogą może jest coś nie tak? Nie, no ta droga chyba działa, co? No tędy da się dojechać, no da się, tylko... no niestety to... wow, mamy w ogóle cały most, super, teraz fajnie, żeby to zaczęli, nie? O właśnie, tylko żeby oni to zaczęli, to jeszcze trochę to potrwa, bo to z tego, że my mamy tutaj maszynę pracowników, jak oni, nie wiem, upierdliwie chyba nie chcą, żeby cokolwiek tutaj przyjechało. Tak mi się wydaje. No bo to takie, naprawdę tak upierdliwie to dawno nie działało, żeby oni tu nie chcieli przyjechać. No nie wiem, naokoło muszą jechać czy co? No bez przesady. Wiecie co, ja tu może dam wysoki priorytet, niech oni to szybciej wybudują, bo ja tego po prostu potrzebuję teraz, no. Tu się zablokowali, no niestety, ale ja tu nie będę dawać znaków, bo te znaki są, wiecie, tylko tymczasowe, tak naprawdę ta organizacja ruchu jest tymczasowa. No celowo pojedziecie jakoś tędy i potem tutaj, nie, naokoło, więc to też nie obowiązuje na stałe. Dobra, mi się wydaje, że to już badanie mogło się już przebadać, prawie, więc teraz sobie to klikniemy, żeby to już się zmieniło, żeby już badali coś nowego po prostu. Teraz jedzie ktoś z asfaltem, jedzie, dobra, ty jedziesz gdzie? Niedokończony chodnik 1213, to jest to. No okej, okay. Jakby nie patrzeć, no fajnie, że tu jedziesz, tylko szkoda, że nie jedziecie też tam, nie? Moment, a nie da się tego jakoś sprawdzić, czy na przykład jakaś maszyna tutaj zmierza? Dałoby się to jakoś, czy nie? Powiązane pojazdy. O! To jedzie, a to jest autobus, przepraszam. To są autobusy, ja autobusu tutaj nie chcę. Ja chciałbym jakąś wywrotkę, chyba że nie wiem, coś może zresetować trzeba, czy co, wiecie co, ja to zresetuję może. Może tak już lepiej wtedy będzie działać po prostu. Nie wiem. Nie wiem, dziwnie to działa. Dziwnie to działa i mnie się to osobiście nie podoba. Bo w pozostałych miejscach żwiru, no jest, no jakoś tu się rozwijamy z tą budową, nie? Powoli, bo powoli, ale jakoś to szybciej jednak idzie, więc chyba nie jest aż tak źle, bo ten żwir tutaj też jest, tak? Wiecie co, teraz może jednak z tej linii kolejowej, którą my tutaj mamy, to może lepiej by było, żeby ona nie jeździła tak naokoło, bo to jest trochę bez sensu w tym momencie. Bo my jednak potrzebujemy dosyć często, więc niech ona jednak nie jeździ tak naokoło, niech nie bierze tam na ten skład celny. Niech ona jeździ tylko w tej skróconej relacji, bo my teraz dużo więcej tego żwiru bierzemy. Bo mamy więcej wywrotek, więc to szybciej na pewno idzie. Węgiel jest, węgla widzę też nie ma. Jest ten ogólny skład dla wszystkich, nie? Serio nie ma węgla? Nie, no niby coś tam powinno być, ale tego też nie jest wcale aż tak dużo, no niestety.
Niestety nie jest tego dużo. A te spychacze rzeczywiście tak dzielnie pracują? Gdzie one są? Na przykład tu jest spychacz. Aha, to też jest, to jest chyba spychacz, tak? Stalin jest. No dobra, no może być spychacz. Tylko... No wiecie, żeby to jeszcze działało, bo tego żwiru widzę, że w ogóle wszędzie chyba nie ma, jakoś tak nie wiem. Mam takie wrażenie, że tego żwiru nigdzie nie ma, bo tu się też budowy nie posuwają do przodu. To się żwiru, asfaltu zasadniczo, nie żwiru nawet. Tu serio nie ma tego, czy jest? No jest, no to czemu wy po to nie podjedziecie, przepraszam. Jedzie ktoś w ogóle? Teraz nie, teraz ode mnie podąża do tego przystanku. Ja mam wrażenie, że oni najpierw jadą po żwir, a potem dopiero po asfalt. A przez to, że mamy ich nadal za mało, to oni, wiecie, tak to opornie robią. Więc może dołóżmy na przykład jeszcze więcej tych, po prostu tych wywrotek, no i tyle. Bo skoro to się tak przydaje, no to dokładajmy tego, nie? Też postawimy takie duże. My po prostu to tutaj jakoś wstawię, no, nie będziemy się przejmować. Tylko po prostu tutaj wstawię, no i tyle, nie? O, i to już nie będzie w Voice Simowie nowym, niestety. Możecie napisać jakąś nazwę na propozycję tego kolejnego miasta, które mamy tutaj, Kamenari. Ono głównie obejmuje tą strefę leśną, no ale to się też będzie do tego zaliczało. Dobra, więc skopiujmy sobie to. No ja tu kupię 12 nowych wywrotek, proszę bardzo. Kupię wam, bo przecież normalnie, nie wiem, czekajcie, tworzenie grup. Ta grupa zaraz przestanie mi się tworzyć, jak będzie tyle tych. Bo niby jest coraz więcej biur, no i tak naprawdę coraz lepiej to działa, ale cały czas dosyć opornie. O, niech to tak wszystko, wiecie, się tam przejedzie. I tyle, nie? Dobra, teraz kupujemy wywrotki, proszę bardzo. Wywrotka po pojemności. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. Wszystkie wyjechały? No, oczywiście. Kto by się spodziewał, nie? Kto by się spodziewał, że wszystkie wywrotki wyjadą od razu? Większość z nich pewnie skręci tu prawo po żwir od razu. No i dobrze, niech jadą. Chociaż jak wszystkie wyjadą, to wiecie, fajnie by było mieć ich jeszcze więcej, nie? To kupmy do pełna po prostu, nie? Kupmy do pełna, trudno. Pojemność do pełna po prostu, do pełna i tyle. Więc to będzie BB wywrotki, a to będzie BB betoniarki, no i tyle. BB betoniarki, które obecnie tak nie kursują. To będzie BB... To już nie będzie nazywane, tylko tu będą BB wywrotki i BB betoniarki właśnie. Bo na tym mi zależy. Czy nie mogłaby część z was chociaż pojechać po jakiś asfalt na przykład? Nie, widzę, że wszyscy jadą po żwir. Nie, tu ktoś po asfalt. Boże, jak dobrze. Może w końcu to skończycie, co? Akurat to chcesz budować. Nieważne, co chcesz budować. Ważne, że w końcu coś może zaczniecie kończyć, co? Już by jechało Mars? Co to jest? Nie, to jest chyba jakiś autobus. Mars? O matka, co to jest za jakiś wynalazek? Aha, takie jakieś chyba, nie wiem, co to. Nieważne. To jest autobus też, tak? Super. Czyli żaden jeszcze nie jedzie na tą naszą budowę. No okej. Okay. Okej, okay, spoko. Jak tam te wszystkie kanalizacyjne rzeczy, no to się też buduje niby, więc no to rzeczywiście też może działać. Dobra, chyba w końcu się to zrobiło, to badanie, co? Tak, żebyśmy nie marnowali czasu, to wzbogacanie uranu poproszę na maksa, żebyś to badał. No i tyle. Dużo w ogóle mamy tam jeszcze tych rzeczy, potem to będzie do przebadania. No będzie, czekajcie, bo to nie chodzi o to, żeby to było tylko tutaj. Wzbogacanie i potem będzie trzeba jeszcze taką produkcję paliwa, no i potem będzie można elektrownię postawić, więc dlatego mówię, to będziemy sobie stawiali gdzieś tam. Nie wiem, gdzie było to złoże, gdzieś tam było, to tam będziemy sobie to stawiać. No i tyle, no to dopiero też w przyszłości, nie? W przyszłości. A ten most chociaż też się wybudował, czy jeszcze nie? No most prawie, prawie. Czego nam tu brakuje? Asfalt. No cóż za po prostu zdziwienie, nie? Asfaltu brakuje, no patrzcie. Szok po prostu, szok i niedowierzanie. Że brakuje też asfaltu. No ale cóż, no i chyba większość jadą po prostu po żwiry, nie wiem. Tego żwiru w końcu się on skończy, bo już zaraz będzie go za mało. Może nie, może jakieś drugie biuro budowy po prostu na same wywrotki bym dołożył, nie? No może tak trzeba. Dobra, wiecie co, mi się wydaje, że tak po prostu by trzeba było. Żeby to zaczęło sprawnie działać, bo w tym tempie to my nie będziemy, nie zrobimy tego zbyt szybko, więc fajnie byłoby, żeby było jakieś po prostu drugie biuro budowy wywrotki, no bo inaczej to my nie dojdziemy. BB, to będzie BB wywrotki 2. I po prostu wywrotek będzie pod ostatnim. To sobie i tak kopiuję, ale to będą i tak tylko wywrotki. Nie wiem, ile kupię, zależy ile ich teraz wyjedzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Tylko one na razie nie będą miały budów jeszcze przypisanych, ze względu na to, że potrzebujemy najpierw tworzenie grup biur budowy. To sobie
najpierw trzeba przypisać i teraz trzeba przypisać im jeszcze raz te wszystkie budowy, które tutaj chciałem, więc ja sobie to na razie zrobię jakoś tak. Wspaniale. I teraz co? Wyjedziecie już jakoś? No, wszystkie się rzuciły. Dobra, to dokupujemy i do pełna. Po prostu. One i tak wszystkie wyjadą, więc nawet jak nie wszystkie, to zaraz będą potrzebne kolejne i kolejne. Czy w ogóle ktoś po asfalt jedzie? Nie, oni pojedynczo po żwir jadą, no ale... O, tu jedzie jakiś asfalt, do Gajnicy widzę, w ogóle to jest gdzieś tam. A nie, to jest tutaj, no i dobrze, no. Czy teraz może coś zmierza do tego naszego tutaj celu, czy dalej nic? No... Nie, Ikarus, autobus i jakiś tam jeszcze jeden autobus. Czyli dalej nasz cel jest... nasz cel jest nieosiągalny dla nich. O, część wrotek widzę w ogóle została. No super, tylko wy jesteście potrzebni. Do czemu wy zostaliście tutaj? Czyżby nie była ta budowa w ogóle tutaj przypisana? No mi się właśnie tak wydaje, że coś tu jakby się nie przypisały te budowy tutaj. Może ja to jeszcze raz zrobię, może sobie coś jeszcze wyjedzie. Co wyjechało? Coś dodatkowego? No jakaś jedna jedzie. No niedokończony chodnik, no dobra. Ten jedzie na niedokończoną drogę 1299, okej, okay. A ty jedziesz na niedokończoną drogę 1299. No dobra, okej, okay, no spoko. Tam jeździcie już gdzie chcecie. Byleby to szło jeszcze szybciej, no. Szybko, po prostu szybko. Na tym mi teraz najbardziej zależy, no. Na prędkości. Wygląda to komicznie, takie jakieś tutaj budowy, wiecie, to przez asfalt. Jakieś tutaj piaski leżą, masakra. Wygląda to fajnie, ale wiecie, no wygląda tak mało realistycznie, no bo raczej przez takie kupy piachu to by nie przejechali w realu. No ale ta gra nie ma wyglądać graficznie, tylko ma działać, tak? No i tyle, to na tym to polega. O, pierwsze centra dystrybucji też się budują, no ale żywność, zakłady spożywcze dalej nie. Jeszcze zostało nam takie tutaj kawałki jakieś. No ale dobra, no już miejmy nadzieję, że im więcej będzie tych biur budowy, to tym więcej w końcu jakieś tutaj po prostu wyjadą. One teraz zostały, tu też jakieś zostały, no ale to dobrze, będą na zapas, jak będzie produkcja potrzebna. Właśnie, czy jakiś tutaj już wyjechał na tą drogę, bo jeżeli się okaże, że żaden nie wyjechał, to po prostu oszaleje chyba. Nie, żaden nie wyjechał, bo jest tylko jest jakiś taki, taki, jakiś taki, taki i jakiś taki, taki. Ale oni mają asfalt, a nam czego brakuje? Nam brakuje żwiru, stali i części elektronicznej. Aha, to może żwir, stali i części elektroniczne są potrzebne. No dobra, no ale ktoś tu powinien w końcu przyjechać, nie? Dobra, no coś w końcu mam nadzieję przyjedzie. Jakiś żwir czy asfalt czy cokolwiek, no miejmy taką nadzieję, szczerą. Wow. Wydajność poszła ostro do góry. Pociąg odjeżdża właśnie. Kolejny załadowany na 143 tysiące do zarobku. No, my na tym eksporcie solidnie zarabiamy, chociaż w tym miesiącu straciliśmy, ale w tym miesiącu ja dużo kupowałem. W ogóle, czemu pociąg ma czerwone? Aha, bo tu stoją, tak? Tu są za duże korki, czy wy nie moglibyście w końcu tego wybudować? W ogóle, ten autobus jakoś tu jedzie? Gdzie on jedzie? Aha, bo i teraz tędy już mogą. Czyli mogą już tędy. Dobra, no to możemy sobie w takim razie ustawić już prawidłowo. Czyli to będzie jednokierunkowe. Przepraszam, coś nie wyszło. Dobra, czekajcie. Zróbmy to tak i zróbmy to tak. I zróbmy to w drugą stronę tak. Okej. Więc już część będzie prawidłowo oznaczona. Jeszcze tymczasowo będą jeździli tak jak nie powinni, no ale już chociaż będzie to prawidłowo oznaczone. No i tyle, o, tańczy się tu wyprzedzają, proszę bardzo. Czy w końcu będzie ktoś, kto pojedzie prawidłowo, a nie po chińsku? Jeszcze chyba nie, jeszcze to chyba nie jest to rozdanie. Ten też nie. Ten też nie. Ten też nie. Ten też jeszcze po staremu. Ten po staremu, kolejny po staremu. Może wy po nowemu już, co? Nie, wy też nie. Kolega też nie. Kolega nie. Matko. Żadnego nie ma, który pojedzie już prawidłowo. Jedzie ktoś, jadzie teraz cała taka fala tutaj. Ale oni też, wszyscy w lewo tam. A ten jeszcze tutaj gdzieś wyjeżdża. O, pojechał pierwszy prawidłowo, czyli tak jakby już chyba ta... No, teraz już jest fala prawidłowości z tej strony. Znaczy jeszcze nie wszyscy chyba, ale ci, co już załapali nowy kierunek, to już jedą normalnie. Pewnie ci, co wyjechali, wiecie, z bas albo z przystanków poprzednich już, to już się zaktualizowali. No to jeszcze chwilę potrwa, wiadomo, bo oni dosyć długo czasami stoją w korkach, więc to jeszcze może trochę potrwać, no ale ma już to działać prawidłowo. Bo po co to też miało być w taki sposób. Tu też cała ronda może być budowana. Dojdzie strasznie wszystko powoli, no. Strasznie.
Zresztą niby coś układają. Dobra, kolejny fragment jest, ten też mogą zaraz może skończyć, więc już będzie lepiej. No i tyle, no. Na razie tutaj musi być tak. Innej opcji nie ma. Mamy kolejny taki fragment, nie proszę bardzo, a to dalej niezmiennie brakuje. Nie no, niby jest brakujący materiału asfalt. Coś mi się wydaje to ciało. Wiecie co, może to delikatnie przyspieszę. Wiecie co, ja to po prostu skończę tą budowę i niech oni budują jakieś następne rzeczy, o. Niech oni mają coś takiego i po prostu teraz może budują coś dalej, bo to nie wyjdzie, jak będziemy to samo ciągle budować. Niech oni budują coś tam nowego, niech się nowym zajmą, no i tyle. Czemu zadowolenie znowu spadło? No bo znowu mamy głód, znowu te wszystkie problemy, no ale niestety, no nic na to nie poradzę. Jeszcze teraz, już potem będę starać, żeby głodu nie było, no bo nie będzie go też, mam taką nadzieję, wiecie, jak tutaj wszystko się pobuduje. No ale to jeszcze będzie trwało. To jeszcze będzie trwało. Tutaj się wybudowaliśmy, dobra, żebym też kontrolował to, bo tutaj naprawdę to jest ważne, żeby to już było wszystko prawie gotowe, jak my tylko, wiecie, będziemy chcieli. Właśnie, czy ja tu robiłem prąd, bo mi się wydaje, że ja tu prądu nie zrobiłem, no właśnie. I z prądem, no to możemy było teraz pokombinować, no bo potem, no, mogą się stworzyć problemy, bo będziemy mieli już budynki, a nie będziemy mieli prądu. Więc tak, gdzie mamy ten nasz okrodzony teren, który my sobie wykorzystujemy? I on jest tu. A czy mi się tu zmieści jeszcze jakiś transformator? No, wydaje się, że tak, prawda? Wydaje się, że tak. Transformator. Tak, zmieści się. Linia wysokiego napięcia jeszcze wyjdzie? Wyjdzie. Delikatnie najwyżej poza ten teren wyjdziemy, ale nie będziemy się przejmować. Ważne jest, żeby to po prostu się wybudowało i tyle. No i teraz możemy postawić parę tych podstacji. Czyli pierwsza sprawa na pewno tutaj. To stawiamy. Druga sprawa będzie, gdzie to jeszcze było? Tutaj jakoś, nie? Zaraz za tym. Tak, tutaj jeszcze mam taką jedną. I trzecia sprawa, że to jest gdzieś tutaj. Tak, mi się wydaje, że to jest gdzieś tutaj. No i teraz po prostu sobie to wszystko łączymy. Czyli zaczynamy sobie od tego. I bierzemy to i idziemy z tym tu. Tak, potem idziemy z tym tutaj. Halo. Ajdź, nie działa to pięknie. Dobra, czekajcie jeszcze raz. Nie tak, tylko tak. Nie, bo czekajcie, bo to jest wysokie napięcie, że to robię. To powinno być tak. Kolizja z inną infrastrukturą. No świetnie po prostu. Genialnie, dobra, cofamy się, robimy jeszcze raz. Bierzemy tak i idziemy tak. Dobra, pójdę od tej strony, trudno. I trzecie wyjście robimy i bierzemy sobie jakoś tutaj, nie? W sensie fajnie by było. Dobra, może jakoś teraz przejdziemy tu i tu. Dobra. Niech to się buduje. Oczywiście przypisujemy dodatkowe budowy, proszę bardzo. No. I pięknie. A tutaj co jest? Aha, tutaj brakuje nam czegoś? Nie, brakuje pracowników lub maszyn. No to maszyny albo pracownicy zaraz będą. Po drugie, tu jest trochę krzywa. No ale dobra, już niech ona taka zostanie. Pewnie taka miała, tak to zostało celowo, w sensie celowo. Celowo jak celowo, ale zostało to tak zaplanowane. Może już by się udało zrobić im jakiś na przykład tymczasowy wyjazd jeszcze tutaj. Może by się to udało, żeby już tędy też mogli sobie na przykład jakoś wyjechać. Nie wiem, czy to będzie jakoś bardzo potrzebne, no ale jeżeli byłaby taka potrzeba, no to jak najbardziej mają tu jakiś taki przejazd. Trochę naokoło, ale mają. Natomiast zaraz będzie oddane do użytku całe to. Na spokojnie. O, mogą teraz sobie gdzieś iść i oni idą gdzie? Do tych... Aha, do tych... tu mamy w ogóle komisariat. Super. Teraz to dopiero zauważyłem. Okej, to tutaj w takim razie dokupujemy, niech oni od razu jeżdżą. Tak, 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 macie badać sprawy. To ma być nasze wzmocnienie. Super. Genialnie, że ja takie coś tutaj wybudowałem. Tylko, że oni teraz tu podchodzili, no ale będą, nie? Bo tu nie ma przypisanego, gdzie mają chodzić, a tu akurat mogą chodzić, więc to nie będzie problem. Czyżby się znowu coś z tym zacięło pod pociągami? Tak, ale czemu się zacięło? Bo co? Bo ten pociąg stoi, a ten pociąg stoi, bo... Ten stoi, a ten stoi, bo ten stoi. Aha, czyli się ogólnie zablokowali. Super. Genialnie, dobra. To wam trzeba zrobić chyba taki dodatkowy samochód jakoś tutaj i tyle. To ci pomoże, idę, że dalej, nie? Aha, on teraz pojedzie, dobra, to niech on jedzie, nie wiem, wiecie co, już powoli, dobra. A tutaj mamy zwykły potem, tak, no tu niby jest zwykły. Aha, tylko że tu jest jeden blok, dobra, już rozumiem, o co tu chodzi.
to jest jeden blok, ten rozjazd. Tak naprawdę najlepiej by było, żeby taki semafor nie był, nie było go tutaj, żeby nie było też takiego tutaj, tylko żeby one były, o, w tym miejscu były takie mixty. O, żeby to wszystko było jako jeden blok, tak by było najlepiej, mi się wydaje, dla nich. Ten zastanowił jedzie gdzie? Aha, on jedzie tutaj, dobra, myślałem, że on na granicę jedzie, on jedzie tutaj tylko. No ale okej. Niech jedzie gdzie chce. Myślałem, że ten autobus gdzieś tu będzie chciał przejechać. I się dziwiłem, gdzie on tu będzie jechał, ale jak widać, chciał dojechać na budowę. No pięknie, no i teraz to się zobaczcie, teraz od razu zaczęliśmy jakąś tutaj budowę, jakieś postępy. Fajnie by było, jakbyśmy budynki zaczęli budować, bo ścieżkę już budujemy. Więc może niedługo budynki zaczniemy, co? Naprawdę nie byłoby źle. A jak z tym? Wow, budujemy zagrodę, budujemy hodowlę zwierząt, w sensie nie budujemy, bo jeszcze chyba nie mam podłączenia jakiegoś. Tu w ogóle podłączyłem drogę, no właśnie, tu w ogóle drogi nie podłączyłem, od tego trzeba zacząć. Ale to podłączę już na zapas. Tylko trochę koślawo będzie trzeba, to zrobimy coś na przykład takiego, takie lekkie odgięcie. To przypiszemy, myślę, że możemy. No i super. I super. O to właśnie chodzi. O, mamy rondo czynne, można skorzystać jak ktoś chce, żeby pojechać tam. I nawet widzę, że już korzystają, no niedokończoną instalacją jedzie. Która jest tu? Aha, no tak, ale on jedzie pewnie tam. On jedzie pewnie tam, żeby stamtąd ci ludzie sobie poszli na tą budowę, tak pewnie jest. I zobaczcie, ile ścieżek od razu powstaje, widzicie to? No, zaraz to się zacznie prawdziwie budować i to już będzie teraz szło coraz szybciej. W ogóle czemu oni tędy jeżdżą? Przecież mają tą drogę, nie? Chyba, że teraz coś tutaj nie działa i oni nie mogą tędy jakoś przejechać, nie wiem w sumie. Tak naprawdę. No ale okej, no niech tam sobie jakoś jeżdżą jak chcą na razie. I tyle. Ja liczę na to, ja mam taką nadzieję, że to rondo zaraz zostanie dane do użytku. Dobra, ja bym jeszcze chciał, żeby docelowo to te drogi jakoś się tutaj połączyły dalej, bo chciałbym, żeby one najlepiej poszły tak, żeby ta droga poszła tutaj, ta druga droga, żeby poszła tutaj, potem, aha, tu mamy problem, to pójdziemy tak. Ta droga się obok tej nie zmieści, ale to się zmieści jakoś inaczej może, co? Może nie tak, będzie musiała być takie delikatne rozdzielenie się. W sensie my pójdziemy tu, a ta druga droga pójdzie tu po prostu. I potem się jakoś dalej tutaj zjedziemy. No, niech będzie tak. No tak musi być, bo inaczej innej opcji tutaj po prostu nie ma. No i potem już dojeżdżamy tylko dotąd. Proszę bardzo, tak. I proszę bardzo, tak. No nie no, fantastycznie. No, kształt po prostu idealny. I jak to od tej strony też mogą w sumie budować, nie? No mogą. Żeby tu, wiecie, też był dojazd jakiś bezpośredni na tą strefę. W razie gdybyśmy ich wozili też częściowo autobusami, to zawsze mogą sobie dojechać. To się może delikatnie wygiąć, super. No tak, trzeba rozpocząć i teraz tą jedynkę sobie można tutaj przypisać śmiało. Niech to się już buduje. No, więc tak trochę tutaj krzywo, no ale pod tym trzeba było jakoś przejechać, więc... No nic na to nie poradzę, tak? A że tak wyszło. Ja nie chciał, ja nie wiedział. No, bardzo dobrze. No, to moglibyście... O, buduje się, super, to będzie w końcu kolejny element jakiś tu przejazdu. Tylko ja uparcie nie wiem, czemu oni z tego korzystają. Aha, bo tu może jest jakiś zakaz, co? Czy czegoś takiego nie wprowadzałem gdzieś tutaj? Nie wydaje mi się raczej, chociaż może... Właśnie, wprowadzałem tutaj i tutaj. I dlatego oni tu nie mogli dojechać, okej, dobra. To już wiem. Ale dobra, no teraz to już nie ma większego znaczenia, teraz sobie jakoś tam poradzą. Ja już wiem, dlaczego tu nie mogli dojechać, tylko od tej strony mogli wjechać. Jak ja robię różne przebudowy, to właśnie tak kombinuję z tymi znakami, żeby wiecie, potem... Żeby nie było problemu, nie? Że oni tu gdzieś będą wjeżdżać. No a to czasami jest po prostu, no, słabe. Bo jednak pojazdy budowy, wiecie, powinny mieć jakieś... Chociaż to też nie powinno tak działać w sumie, nie? No znaki działają dobrze, ja po prostu muszę o tym pamiętać. I tyle. Trzeba pamiętać i... I koniec. W ogóle traciliśmy trochę chyba pieniędzy. Chociaż może to wynika z tego, że no tak, dosyć dużo kupowaliśmy chyba pojazdów różnych, nie? Import materiałów, faktycznie dużo widzę. Najwięcej paliwa, no ale paliwa będziemy już coraz mniej. No mam nadzieję, że zaraz to w ogóle zniknie. Czy oni to budują?
Kontrola szybka. Szybka kontrola, co się dzieje. Co się dzieje? Wow, tu już się dzieje, tutaj też się dzieje. Czyli to jest przypisane i dalej to się buduje, tak? Tak, pięknie. No, no to niedługo będziemy mieli też tory do paliwa i będziemy mogli to paliwo w końcu przywozić. I w końcu będzie to mogło działać jakoś sensownie, a nie w sposób taki, że wiecie, wywozimy paliwo i jednocześnie musimy je zamawiać. Bo obstawiam, że zamawianie paliwa i tak jest droższe niż to, co jakie je sprzedajemy. Nie wiem, czy tak działa w sumie, ale powinno, nie? W sensie... No, nie wiadomo w sumie... No zależy, dobra. Będziemy teraz tu gdybać nad tym. Ale w każdym razie jest to bez sensu, żeby mieć własne paliwo, sprzedawać je, a nie mieć na swój własny użytek. Nie, tylko jak my tutaj będziemy mieli na swój własny użytek, to będzie trzeba jakieś centra dystrybucyjne do tego postawić, jakieś tory, jakieś zbiorniki, ale to później, dobra. Tym się jeszcze nie zajmujemy. Będzie dużo roboty, ale to kiedyś. Dobra. Czy tu mamy tylko jeden wjazd na ten dworzec, to fajnie by było, jakby ten jeden wjazd teraz wyasfaltować już. Tylko że jeszcze go nie wyasfaltuję, bo tu jeszcze mam taki kawałek. Mimo potem tu przebudujemy to i zrobimy to porządnie. W sensie tu może tak zostać. Ten przejazd przez tory zniknie, tu pewnie zrobimy jakiś, nie wiem, może wyjazd z ronda po prostu, żeby tak było, to byłoby myślę sensowniejsze. Jakiś na przykład taki wyjazd z ronda tutaj po prostu. O, żeby to od razu jakby wychodziło z ronda po prostu. I pewnie to będzie wtedy na jakimś łuku, nie? No to będzie wtedy lepiej wyglądało. Czyli po prostu będą musieli objechać rondo, żeby na dworzec dojechać. No. Czemu znowu tyle tych nie pracuje? Brak miejsc pracy, tak? No tu jest ich solidnie, faktycznie. Można by ich było jeszcze więcej dołożyć. Tylko czy my mamy ich? Mamy. Mamy ich to dużo, więc ja proponuję ich jeszcze na linię miejską, to na razie bym nie chciał. Ale na tą linię jak najbardziej. Kolejne dwa takie przegubowe i karusy niech jeżdżą. Bo no to się przydaje. Więc niech one będą na tej trasie i tyle. Co tu jest taki korek? Dalej tu są takie korki, no bo oni się tu korkują chyba nie wiem do czego w sumie. Aha, do tej stacji, tak? A wy tu nie macie znaków do tej stacji? No nie macie, widzę. Dobra, proszę tak, na razie. Pierwszeństwo mają ci, którzy jadą główną. No ale dobra, no tutaj... W sumie tutaj czy mi to jakoś bardzo przeszkadza, że są korki? No trochę przeszkadza. Tu nie ma znaków? Nie, tu akurat są znaki. Więc no teoretycznie powinno to działać, ja wam mogę dodatkową stację jakąś na przykład umieścić też tutaj. Tylko jeżeli będzie miała prąd, oczywiście, a prąd będzie, to możemy tu sobie też taką dodatkową stację benzynową umieścić, jakoś na przykład w tym miejscu. Proszę, przypisujemy jedynkę i to zaraz będzie gotowe. No, bo tak to działa, nie? Szybko i żywo, żwawo, żywo. No. Dobra, słuchajcie. Myślę, że będziemy sobie dzisiejszy odcinek kończyć. Ogólnie dzisiejszy odcinek to były takie poprawki, no cały czas właściwie jakieś tam poprawki. Przyspieszanie tych budów, no ale tak też trzeba, nie? No wiecie, kiedyś to trzeba też przyspieszać. Te odcinki są trochę nudniejsze, no ale niestety, no więc nie, w sensie, no mogę to zostawić samemu sobie, żeby to działało sobie po swojemu, ale wiecie, no lubię patrzeć jak to się dzieje po prostu, nie? Że tu się coś buduje, tam to już czeka, tam zaraz to poniszczeje, wiecie, powybijają nam szyby i będą znowu budynki te, będą budynki opuszczone, ale nie, spokojnie, my to tam cały czas oczywiście monitorujemy sytuację i tak dalej. Na koniec, sprawdźmy jeszcze, czy przebadało się to tutaj, przebadało się, nie przebadało się, więc z tym sobie poczekajmy. To się przebadało się, więc możemy kampanię reklamową w krajach sowieckich sobie włączyć, w krajach radzieckich, przepraszam, i możemy sobie w sumie tutaj, dobra, tutaj na razie nic nie chodzi się kształcą, bo potrzebujemy wykształconych, więc na tym mi teraz zależy. No i tak jak mówię, wam za dzisiaj już dziękuję, życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru, zależy kiedy tam to oglądacie, do zobaczenia, cześć i pa, pa.